tvpodkarpacie.pl. Fatalny początek, nie można zaczynać meczu, tracąc bramkę za bramką. 4-0 to już naprawdę musiałaby drużyna przeciwna kompletnie nic nie grać, żeby dojść, wygrać ten mecz. Prehraliśmy to w pierwszej terci, w pierwszej trecinie, gdzie jsme dostali 4 góly, potom jsme si za všetko spravili preto, aby jsme to stiahli, aby jsme ten zápas otočili, aby jsme ten zápas vyhrali, ale žiaľ, samozřejmě super je dostatečně zdatný, aby takýto vysoký náskok už nepustil. Dostali jsme 4 góly a z toho minimálně 3 z kategorie takých lacnějších, to znamená, že elementárné jednoduché chyby, školácké, dětské chyby.
drugiej, w trzeciej tercji ta gra wyglądała lepiej, nieźle nawet czy momentami. No ale gramy do trzech zwycięstw, na pewno tanio skóry nie sprzedamy i obiecujemy na pewno walkę w każdym następnym meczu. To są ostatnie mecze w tym sezonie i zagrajmy, jak nie dla kogokolwiek, to dla siebie, dla swoich nazwisk, dla tego, żeby skończyć sezon chociaż z małym uśmiechem na twarzy, a nie po prostu przejść obok tego wszystkiego obojętnie, bo będziemy na pewno tego żałować. Na pewno potrzebujemy takiego miłego zakończenia tym medalem. Byłoby to naprawdę fajne. Je ciężko pre trenera niekoho prinútiť, aby hral, aby dal do toho všetko. Musí to byť dostatočná motivácia už to, že sa hrá nejaké play-off, alebo že sa hrá nejaké umiestnenie, že sa hrá pre nejaký klub, že sa hrá na vlastnú česť, že sa hrá na svoje meno. To znamená, že to už všetko musí byť dostatočná motivácia na to, aby ten hráč tam spravil všetko. Si myslím, že tie emócie by mali byť tak vysoké, že by ich ten tréner mal brzdiť. Tak vysoké žiaľ nie sú, jak som povedal, tam frustrácie a ambície boli vysoké. Ale verím tomu, že to jadro, to tímu je toto silné, že to strhne a že zajtra ten meč vyhráme a že dáme jasný signál na to, že tú sériu chceme vyhrať. TV Podkarpacie.pl